Jeremiasz i jego wierność powołaniu. To jest temat kazania. Jest to część piąta z cyklu kazań na temat wierności. To jest część piąta. Może tak, choć parę minut dość szybko, niektóre informacje, które przygotowałem, zechcę z wami się podzielić. Jeremiasz zaliczony jest do najpotężniejszych i najszlachetniejszych postaci starożytnego judaizmu. Urodził się około 649 roku przed naszą erą, oczywiście, w Anatot, w małej mieścinie kapłańskiej w udziale Benjamina. Miejscowość ta jest oddalona około 9 km od Jerozolimy i był synem kapłana Hilkiasza. Postać Jeremiasza, uważanego za przez pierwotny Kościół na początku za typ Chrystusa, pokornego baranka prowadzonego na rzeź, jest symbolem wierności powołaniu. Jeremiasz, Irmejachu, Bóg podźwignie, takie znaczenie ma imię Jeremiasza. Albo inaczej mówiąc, niech Jahwe podniesie z upadku. Życzenie zawarte w tym imieniu nie spełniło się jednak za życia tego proroka. Jeremiaszowi przyszło żyć w bardzo trudnych i ciężkich warunkach. I trudny był czas, kiedy on przyszedł na świat. Dokoła ciągle toczyły się wojny. Królowie zmieniali się często, a lud i dostojnicy mieli swoją własną wizję przeprowadzenia Bożego narodu przez zawirowania historii, które Izrael przechodził. I w tym czasie na arenie dziejowej pojawił się Jeremiasz. Żył w królestwie Judy za panowania pięciu królów judejskich. Tak się zmieniali. Zmieniała sytuacja i królowie. W tym czasie już królestwo Izraela było zniszczone. Nie istniało, a jego lud rozproszony. Gwałtowne przemiany dokonujące się na Bliskim Wschodzie wstrząsnęły nie tylko losem ludu, do którego należał, ale także jego własnym życiem. Był to okres pełen niepokoju. I w takim czasie Bóg przemówił do Jeremiasza. Dlatego to powiedziałem, abyśmy zdali sobie sprawę, w jakich warunkach znajdował się Jeremiasz, co on przeżywał, z czym się zmagał i wtedy usłyszał głos Boga. W takiej sytuacji, nie w takiej jak dzisiaj my spokojnie siedzimy na ławkach, śpiewamy, chwalimy Boga, wierzę, że zapomnieliśmy o obowiązkach tygodniowych, pracy i tak dalej. Słowo od Boga przyszło do Jeremiasza w całkiem innych warunkach, w jakich on się znajdował. Księga Jeremiasza, pierwszy rozdział, od 4 wersetu do 10, czytamy: doszło mnie słowo Pana tej treści. Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię na proroka narodów, przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. A na to rzekł do mnie Pan: nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust i rzekł do mnie Pan: oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Odpowiedź Jeremiasza na Boże powołanie była taka ludzka. Jeżeli czytamy ciąg dalszy i całość tej historii prawdziwej, to napotkamy na w jaki sposób
Jeremiasz zareagował, jak on odpowiedział na Boże wezwanie. Tutaj coś niecoś ukazane jest w tym fragmencie, który odczytaliśmy. A więc odpowiedź była taka normalna, taka zwykła, typowa dla młodego człowieka, bo Jeremiasz był młody. Tak, Panie, ale... Tak, Panie, ale... Widać taki młodzieńczy zachwyt i od razu jakby strach i niedowierzania. To ja bym się nadawał? Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić. Od razu dochodzi do głosu subiektywne przekonanie, jestem młodzieńcem. Jako młody człowiek nie tylko jestem za młody, ale na dodatek nie jestem dobrym mówcą. Jeremiasz wyznaje swoją dyspozycyjność. Powołując się na młody wiek i brak doświadczenia, wymawiał się przed przyjęciem takiej misji. Taki był Jeremiasz. Tak on się zachował. Jakże często te dwa wspomniane argumenty pojawiają się w ustach młodych ludzi, którzy odkrywają w sobie powołanie, gdy Bóg do nich mówi i ich powołuje, ale chętnie usprawiedliwiają i starają się zapomnieć o tym, że Pan Bóg poznał ich, uświęcił, ustanowił do wypełnienia Bożego powołania. Gdy Bóg mówi, gdy Bóg powołuje, Bóg ma swój cel, Bóg ma swój plan. I często człowiek, który jest powołany przez Boga, nie rozumie i nie zna go jeszcze na początku. Dla Jeremiasza nalegania Boże okazały się silniejsze. Niechętnie, ale przyjął swoje powołanie. Innym słowem, poddał się w końcu, choć niechętnie to zrobił. Tak jakby przeczuwał, co niesie ono ze sobą. Powołanie. Co niesie ono ze sobą. Powołanie to nie jest religijność. Powołanie to nie jest tylko niedzielna pobożność. To jest coś więcej. Bóg obiecuje mu swoje wsparcie dla Jeremiasza i przez dotknięcie ręką Boga ust Jeremiasza wyposażony został słowem Boga do działania. Jeremiasz. Kiedy Bóg powołuje, Bóg wyposaża. Bóg wie, że ja czy ty nie jesteśmy zdolni i nie możemy sami z siebie pójść, nawet będąc powołani przez Boga. Bo co zaoferujemy? Siebie? Bóg ma swój cel, Bóg ma swój plan. Jeżeli Bóg powołuje, Bóg wyposaża. I Bóg chce, abyśmy to, co On nam da, czym On nas uzdolni, to, co On nam udzieli czy przekaże, Bóg chce, abyśmy to wykorzystali jak najlepiej w naszym powołaniu. Wróćmy dalej do tego pierwszego rozdziału Księgi Jeremiasza. 17 rozdział, 17 werset czytamy poniżej. Ty więc przepasz swoje biodra, Bóg mówi do Jeremiasza. Przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co mówić, co ja ci każę, co ja ci innym słowem udzielę, co ja tobie dam, co ja ciebie poinformuję. Co ja ci każę? Nie lękaj się ich, abym ja nie napełnił cię lękiem przed nimi. Oto ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu. I będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą. Bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Dziwna rzecz. Czasami niektórzy myślą, jak Bóg powołuje, to będzie tak wszystko gładko szło. Będzie po prostu odwrotnie. Będzie odwrotnie. Jeremiasz to doświadczył. Bóg to przewidział. Bóg wiedział, co będzie spotykał Jeremiasz i dlatego mówi, że oni będą ciebie zwalczać. Kto?
Ci, którzy nawet mieli słowo Boga w swoim ręku. Ci, którzy tak niby znali Boga, ale tak naprawdę nie mieli z Nim relacji. Oni będą zwalczać, lecz Cię nie przemogą, bo ja jestem sobą. A więc kiedy Bóg wyposaża człowieka, kiedy Bóg powołuje, wyposaża i Bóg obiecuje swoją obecność w życiu tej osoby. Bóg będzie potwierdzał, Bóg będzie stał w tym słowie, które przekaże, czy uzdolni, albo wyposaży nas. Kiedy głosimy Boga słowo, Bóg przyznaje się do Niego. Bo to jest Boga słowo, to nie jest słowo ludzkie. A Boga słowo jest nieograniczone, ono jest wszechmogące. Ono wszystko może zdziałać. I ten młody Jeremiasz, można by było powiedzieć, czy Bóg nie zrobił pomyłkę, przecież mógł starszego wybrać akurat. Mógł akurat tam któregoś, który już w urzędzie jest kapłańskim przez dłuższy czas, mógł jego, on na pewno znał lepiej słowo, zakon i tak dalej. Dlaczego Bóg akurat skierował swoje wezwanie do młodego człowieka Jeremiasza? Wiele rzeczy nie rozumiemy, ale jedno wiemy, Bóg nigdy nie robi pomyłek. Bóg zna serce i przewidział, co ten człowiek zrobi, kiedy Bóg go powoła, kiedy Bóg go wyposaży. I dlatego pierwszy Kościół, kiedy czytał zakon, kiedy wracał do zakonu, kiedy myślami był tam, on widział w Jeremiaszu sylwetkę Chrystusa, który w swoim czasie odda życie. Jeremiasz najbardziej pokazuje to w swoim życiu. A więc Bóg powołuje Jeremiasza na proroka około roku 626 przed naszą erą. Ostatecznie pomimo wszelkich zastrzeżeń Jeremiasz nabrał przekonania i pewności, że został wybrany do wypełnienia misji. Pomimo, że opierał się na początku, nie rwał się tak na galop, na hura. Pomimo tego, że Bóg mówił do niego, ale sobie zdawał sprawę, że to będzie, tak mówiąc językiem ludzkim, trudny orzech do zgryzienia. Że on nie podoła sam, ale Bóg mówi, że ja będę z tobą. W charakterze proroka wystąpił w wieku około 24 lat Jeremiasz. Dokładnie wiedział, że Pan Bóg go wybrał, nie człowiek, Pan Bóg go wybrał i poświęcił na proroka. I to dokonało się jeszcze przed jego urodzeniem. Jak czytamy Boże Słowo. Przed jego urodzeniem. Bóg powierzył Jeremiaszowi realizację Bożego zadania. Zapewnił go o swojej pomocy i dał mu władzę. Wyposażył go, obdarował go. Dał mu władzę niszczenia zła i budowania dobra. Człowiek, który jest powołany przez Boga, człowiek, który jest obdarowany przez Boga, wyposażony przez Boga, Bóg w tym samym momencie również daje autorytet i wyposaża go w swoją władzę. Ta władza w różnym stopniu jest przejawiana, na ile dana osoba pozwoli Bogu okazać swoją moc w jego życiu i w jego służbie. Akurat w życiu Jeremiasza, tak jak wspomniałem, był bardzo trudny okres. Naród Boży odchodził, coraz dalej od Boga. Grzech rozmnażał się, bałwochwalstwo niesamowite. I Bóg nie dał dla Jeremiasza, swojego męża, proroka, grzebienia, aby czesał włosy, aby lepiej wyglądał. Ale odwrotnie, być może drucianą szczotkę. I to dla narodu Bożego nie podobało się. Ale Boży sługa, ten młody człowiek, Jeremiasz, miał to za zadanie.
Bóg nie posłał i nie wyposażył dlatego, aby głaskał ludzi, ale aby przekazał tylko i wyłącznie prawdę. Bożą prawdę, którą Bóg kierował do nich. I dlatego Bóg dał jemu władzę. Władzę niszczenia zła i władzę budowania dobra. Jeremiasz nie miał do dyspozycji żadnych spektakularnych znaków, którymi mógłby przekonać o swoich poglądach mieszkańców Jerozolimy, czyli Boży naród. Nie miał jak Mojżesz laski zmieniającej się na węża, którą by rzucił i ludzie zobaczyli i uwierzyli. Bóg go nie wyposażył w te rzeczy. Misja Jeremiasza polegała na wypełnieniu konkretnego zadania względem ludu za pośrednictwem głoszenia Słowa Bożego. To Jeremiasz miał. Bóg dał mu odwagę i ducha przemawiania. I oto słowa Jeremiasza będą młotem walącym w twarde serca ludu wybranego. To, co od razu można zauważyć, to fakt, iż Jeremiasz wszedł w bardzo osobistą relację z powołującym, czyli z Panem Bogiem. Nie było żadnej religijności w jego życiu. Nie zauważamy, ale widzimy relację, kontakt z żywym Bogiem. Inni, naród Boży, był przepełniony religijnością, ale obfitował w bałwochwalstwo i grzech. Natomiast Jeremiasz kompletnie odróżniał się od nich. Innym słowem, nie pasował do całości. Nie pasował, był całkiem inny. On o tym wiedział, on tak się czuł, ale również tak go traktowano. Boży naród tak go traktował. Można powiedzieć, że Jeremiasz mógł cieszyć się autorytetem przywódcy narodu, bo Bóg go powołał na proroka, wyposażył go. I to słowo było bardzo mocne i ostre. Ale to budziło wrogość, a nawet nienawiść władzy i ludzi możnych. A w rezultacie często był niezrozumiany i samotny. Tak się czuł Boży mąż, prorok Jeremiasz. Na dodatek był prześladowany nawet przez własną rodzinę. Bóg przewidział, że Jeremiaszowi będą się sprzeciwiać. Bóg wiedział wcześniej, nim go powołał. Bóg powiedział mu o tym, ale równie zapewnił go, że będzie z nim i będzie go ratować i uczyni go silnym wobec wszystkich przeciwności. Około 100 lat wcześniej, gdybyśmy cofnęli się od tego momentu przed powołaniem Jeremiasza na proroka, potężne niegdyś państwo Salomona, obszar pokoleń północnych, został zagrabiony przez Asyrię. A pozostał tylko skrawek tej potęgi, po prostu troszeczkę, a nim było królestwo judzkie. Rządził w tym czasie akurat małoletni Jozjasz w swoim czasie i on starał się zrobić jakąś reformę religijną. Ale w pewnym okresie zbuntował się on przeciw zwierzchności upadającego Imperium Asyryjskiego, bo Juda nie była całkiem wolna. Zapoczątkowane przez niego dzieło odnowy państwa zostało przerwane i wszystko upadło tak jakby na panewkach, dlatego że zginął w bitwie z faraonem, który stanął w obronie Syrii. I z woli Egipcjan królem Judy został religijnie obojętny Joakim, następny król, ale już nie taki jak poprzedni. Jeremiasz, który wcześniej spoglądał na życzliwe reformę Jozjasza, teraz musiał z całą stanowczością wystąpić przeciwko fałszywemu kultowi promowanemu przez Joakima. Teraz został postawiony na arenie pełnej niebezpiecznych konfrontacji. Młody
Jeremiasz. Walk i przeciwności, dlatego że nie mógł się zgodzić z tym, co widział. I zresztą to było od Boga, bo Bóg przez niego przemawiał do zaślepionego Bożego narodu. Trudne i skomplikowane były czasy, w których działał prorok. To, co najgorsze, nadchodziło dużymi krokami. Jeremiasz już to dostrzegał i przeczuwał. Dlatego, że Bóg cokolwiek czyni, wpierw objawia swoim sługom. Jeremiasz to czuł już na swojej skórze, co będzie jutro, co będzie za rok, jeżeli Boży naród się nie upamięta. I dlatego Jeremiasz nie potrafił się wycofać jak rak do tyłu, ale on tak jak umiał, pomimo młodego wieku, będąc omalże w sensie duchowym zniewolony wewnątrz słowem Boga w tym swoim powołaniu, nic innego nie potrafił, tylko mówić to, co Bóg jemu powiedział. A co Bóg mu mówił? Bóg mówił, co Boży naród dostąpi, co Boży naród spotka. Wielokrotnie Jeremiasz dawał temu dowód w swoich słowach i pismach, jednak niestety nie znalazł posłuchu, a wręcz odwrotnie. Niechęć i prześladowanie, co jeszcze bardziej podkreśliło tragizm jego misji, dlatego że nie widział żadnego rezultatu. Wiedział, wierzył, że Bóg go powołał, Bóg go obdarował, Bóg go wyposażył. I nic z tego. Żadna zmiana w Bożym narodzie. A wiedział, co Boży naród czeka, jeżeli się nie upamięta. I to go strasznie bolało. Takim był Jeremiasz. Młody prorok, wierny Bogu. Ustawicznie piętnował przewrotność i zaślepienie swych rodaków i nazywał to po imieniu. Wzywał do pokuty i skruchy. Wieszczył klęskę z powodu zła i grzechu. To czynił Jeremiasz. A czy dzisiaj się coś zmieniło? Czy dzisiaj Bóg inaczej działa przez tych, których wyposażył, czy powołał i obdarował, jeżeli widzi jakieś zagrożenie dla Bożego narodu? Jeżeli widzi jakiś grzech czy nieczystość? Bóg się nie zmienił. Bóg tak samo działa. Jak często dzisiaj Jeremiasz, który stoi za kazalnicą, się zmienił. Jak często nie ma tej odwagi i śmiałości powiedzieć to, co Bóg mówi, tylko chce powiedzieć to, co ludzie przyjmą. Jeremiasz tego nas uczy dzisiaj. On mówił, że przyjdzie czas, że miasto Jerozolima, to ukochane miasto, będzie zburzone. On przepowiadał wcześniej. On mówił, że świątynia będzie zburzona, bo Boga w niej już dawno nie było. On przepowiadał, że śmierć tysięcy ludzi z Bożego narodu padną od wroga. On przepowiadał niewolę pozostałych, którzy zostaną przy życiu. Ale później również przepowiadał ostateczne odrodzenie i powrót do ziemi Izraela. Bo Bóg daje wyjście, Bóg daje możliwość, kiedy Boży naród się upamięta. Ale to jeszcze nie był ten czas. Boży naród nawet nie myślał o tym. Boży naród schodził coraz niżej i coraz dalej w grzech i dalej od Boga. I to nie był ten czas, że wtedy miał być odrodzony. Dlatego, że wpierw musiał zatrzymać się, ocknąć, opamiętać się i zaczynać wracać do Boga. I wtedy Bóg mógł dokonać odrodzenia dla swojego narodu. Zagłoszenie surowej prawdy
Jeremiasz znosił liczne prześladowania ze strony tych, których przed ostatecznym nieszczęściem chciał ratować. Boży sługa, choćbyście jemu napluli w oczy, jego zadaniem i obowiązkiem jest zawsze ratować. Czy jemu się zawsze uda? Nie. Tylko ci, co usłuchają Boga, który mówi przez niego. Taki był Jeremiasz. On chciał ratować. Przeżywał dramatyczne chwile, bo przecież bolało go to, co miało nastąpić. On przeżywał. On nie miał takich myśli, a dobrze im za to będzie, bo są godni, żeby Bóg ich pokarał. On takich myśli nie miał. On przeżywał. On mówił, że to nastąpi, ale płakał w tym samym momencie. On odczuwał to na swojej skórze, co Boży naród będzie przeżywał. Taki był mąż Boży, taki był prorok, wierny Jeremiasz. Ludzie szydzili i śmiali się z niego. On głosi, mówi, chce ich ratować, a oni się śmieją, kpią z niego. Podobny obraz, jak Jezus był na krzyżu. Po to, aby ratować człowieka. Ty! Zejdź z krzyża! Odrobinę tego Jeremiasz to doświadczył na swojej skórze. Jeremiasz za swoje nauczanie i ostrzeżenie z polecenia kapłana, nie z polecenia ateisty jakiegoś z ulicy, ale z polecenia pobożnego niby człowieka, religijnego, kościelnego, z polecenia kapłana paszur, został wychłostany i zakuty w dyby. On to doświadczył. Nie od wroga, ale od swojego narodu. Jak to pogodzić? Jak to zrozumieć? I czy to rzeczywiście tak było? Tak było. Tak jest napisane. Jeden przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko jednemu. Jeremiasz zrozumiał, że jego misja, jego powołanie nie jest usłane różami. Róż tam nie ma, tylko same kolce. On widział trudności, przeciwności i on nie miał żadnej możliwości czy szansy. Jedynie i wyłącznie tylko kompletnie zaufać Bogu. On na nikim nie mógł się wesprzeć. On nawet za dużo nie mógł z kimkolwiek się podzielić to, co czuje, co jego boli. Tylko Bóg. Ale to bardzo pomogło dla niego, dla tego młodego Jeremiasza. Obrazowo mówiąc, kilka razy taki jakby został przetopiony w piecu i później do zimnej wody zahartowany. Dlatego tak stał jak mur, stał jak żelazo wobec wszystkich i nikt go nie mógł pokonać. Taki był Jeremiasz, wierny temu, który go powołał. Na dodatek to, że ucierpiał od kapłana, nie zmienił swojego zdania, nie poszedł na żaden kompromis, nie poszedł ani jeden incz w lewo czy w prawo, ale mówił dalej prawdę i tylko prawdę i nic poza tym. Nie omijał nawet i króla, kiedy należało powiedzieć prawdę, powiedział i znowu się naraził. Bo królowi się nie spodobało, że znalazł się jedyny, który miał śmiało się mu to powiedzieć. Gdy go krytykował z powodu tego, co się działo, ten odpłacił się prorokowi spaleniem zwoju prorockich. Rzucał sobie do kominka
te zwoje prorockie. To wszystko, co Bóg mówił, słowo od Boga, które Jeremiasz otrzymał, które były spisane. Król po prostu sobie żarty zrobił. Rzucał do ognia. Myślę, że tak to zatrzyma bieg okoliczności i tego, co ma się wydarzyć. No. Król nie był w stanie tego zrobić. Król powiedział, nie masz prawa wstępu do świątyni. Do tego, który nic nie miał, tylko Boga jeszcze, aby pójść do świątyni i mieć relację czy modlitwę z Bogiem. A teraz król mówi, nie możesz wstąpić do świątyni. Dzisiejszym językiem to tak jakby nie masz prawa przyjść do zboru, do zgromadzenia. Twoja noga nie może przekroczyć ten kościół. I jeszcze bardziej. To wszystko doświadczył Jeremiasz. Wobec takiego traktowania Jeremiasz przeżywał kryzys powołania. Uderzyło go, pomimo tego, że był mocny. Był tylko człowiekiem. Zaczyna wątpić w jego sens. Czy czasem w życiu twoim i moim nie przechodzimy podobne sytuacje? Choć odrobinę. Doświadczył zniechęcenia. Jeremiasz jest wielki mąż Boży, prorok. A Słowo Boże było mu niewygodne. Dlaczego? Bo paliło jego serce jak ogień. To Boże Słowo czyni w stosunku do wiernego Bożego dziecka. Boże Słowo zawsze będzie przemawiać. Boże Słowo zawsze będzie coś czynić we wnętrzu człowieka. Dlatego, że to Słowo jest żywe, to nie Słowo martwe. I to Słowo, które było w Jeremiaszu, Słowo od Boga, ono czyniło, ono stało się jak ogień, który palił. Jeremiasz nie mógł tego, po prostu nie mógł tego ugasić. Jeremiasz, będąc w takich trudnych okolicznościach, powiedział nawet, niech będzie przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Jak czasami ludzie wierzący wierzą w Boga, ale przychodzą takie drobne, malutkie jakieś doświadczenia i myślą, że najgorsza rzecz im się stała, a nie mają zielonego pojęcia, co to znaczy prześladowanie czy trudne doświadczenie. Jeremiasz, kiedy to powiedział, on naprawdę to przeżywał. Jeremiasz wtedy buntował się przeciw swojemu powołaniu. To nie był człowiek, który sam się zapisał na listę, że chce być kimś wielkim wśród was. Tak jak z początku Jezus powiedział, pamiętacie uczniowie, Panie, jeden chciał być po lewicy, drugi po prawicy, a nawet mama w to się włączyła i tak dalej. Nie rozumieli, o czym rozmawiają. Jeremiasz nie należał do tych ludzi, którzy łokciami się pychają, którzy pochlebstwem czy jakimś chytrością, podstępem chcą zwabić jakiś cokolwiek. Jeremiasz wiedział, komu on służy, kto go powołał i co on ma głosić. I wiedział, jakie trudności go będą spotykać. Kochani, to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Jeżeli w Kościele jest wszystko gładko, jeżeli w Kościele jest tylko halleluja, jeżeli w Kościele wszystko jest cacy, moje pytanie, czy to jest Kościół? Ja nie jestem sędzią. Bóg jest sędzią. W Bożym Kościele jest to, co Bóg chce. W Bożym Kościele jest Słowo Boga. W Bożym Kościele nic. Bóg nie pójdzie na żaden kompromis z nikim, z wielkim i z małym. W Bożym Kościele ma być jedynie to, co Bóg chce. I kiedy właśnie Jeremiasz buntował się, już nie chciał, poddawał się, chciał cieszyć się z życiem tak jak inni. Wiele ludzi czasem rezygnują, bo ktoś powie mu coś nieprzyjemnego albo nie poda ręki, po prostu nieświadomie nawet i ktoś zaraz się obraża albo odwraca się plecami. Jeremiasz o wiele więcej przeżywał. O wiele bardziej cierpiał.
o wiele więcej był odrzucony, pogardzony i on bolał to w swoim sercu, on wolałby umrzeć. Jak to przechodzić? Ale usłuchał, co Bóg mówi do niego i w takiej sytuacji. Bo Pan jednak nie zaakceptował jego buntu przeciw powołaniu i wezwał go do nawrócenia. I nawet Boży sługa, nawet tak jak Jeremiasz potrzebuje nawrócić się, jeżeli odszedł na moment, jeżeli zapomniał na moment, jeżeli poddaje się na moment. Każdy jeden w naszym życiu przychodzi różne momenty. Powiem prosto. Komu więcej dane, od tego więcej będzie wymagane. Jeżeli chcesz więcej, żeby Bóg ciebie używał, bądź przygotowany zapłacić wyższą cenę. Jeżeli nie jesteś gotowy, nawet nie zaczynaj. A więc Pan nie zaakceptował jego buntu przeciw powołaniu i wezwał go do nawrócenia. Kazał mu być twardym i przygotować się na jeszcze większe cierpienia. To jest Boże Słowo do Jeremiasza. Ono dzisiaj się nie zmieniło do każdego z nas. Samotny Jeremiasz teraz trwał więc przy Bogu i przy Jego Słowie. Ono stało się jego jedyną rozkoszą i sensem życia. A co jest twoją? Jeremiasz w swoich zmaganiach okazał się silny i wytrwały ze względu na ufność Bogu, któremu zaufał wyłącznie i zupełnie, bo zaufał Panu bezgranicznie. Pan jest przy mnie, jak potężny mocarz powiedział. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Czy masz odwagę to powiedzieć, kiedy przychodzisz dołek duchowy? Czy jakieś doświadczenie? Czy jakąś próbę? Czy masz powiedzieć odwagę? Pan jest przy mnie? Jeżeli nie powiesz, dlatego, bo nie wiesz, czy Pan jest przy tobie. Czasami być może wątpisz, albo być może za daleko odeszłeś. Jeżeli masz tą świadomość, że Pan jest przy tobie, to odpowiesz i powiesz to głośno, że wszyscy usłyszą i sam diabeł i przeciwności. Jeremiasz to doświadczył, musiał to przejść, musiał to przeżyć, żeby wytrwać w tym wszystkim, bo jeszcze była droga dla niego. Pan jest przy mnie, jak potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Nawrócony prorok stał się twierdzą nie do zdobycia, a Pan był przy nim jak potężny, niewidoczny wojownik. Pomimo piętrzących się trudności, Jeremiasz nie schodzi z wytyczonej drogi, ale idzie prosto. On wie, w jakim kierunku zdąża. Oddany powołaniu wierny prorok nadal wzywał naród do zmiany zachowania, odwrócenia się od złych uczynków i chcąc pozostawić trwałe świadectwo, kazał spisać przepowiednie, a jego sekretarz Baruch odczytał je ludowi. To wszystko z powrotem spisał, co poprzedni król spalił. Taki był Jeremiasz. Nie poddał się. Jaki ja jestem? Jaki ty jesteś? Muszę zakończyć, bo czas leci. Może na drugą niedzielę będę kończył. Halleluja. Powstańmy do modlitwy. Panie, my dziękujemy Tobie. Panie, my wywyższamy Twoje imię. O, glory, halleluja. Ty jesteś wielki, potężny. Ty jesteś wielki, święty. My dziękujemy Tobie, Panie, że dzisiaj nam przypominasz przez Jeremiasza, jakimi my mamy być. Dziękujemy Tobie, Panie, za wiernego tego młodego człowieka, który choć niechętnie na początku, ale poddał się Tobie i poszedł na całego za Tobą. Choć miał tyle sprzeciwności, tyle wrogów wokół siebie i to bliskich, Panie, ale on poszedł za Tobą i nie ustąpił ani na lewo, ani na prawo. On zrozumiał, jedyną radą i mocą i pomocą dla niego jesteś Ty. Dlatego, że żaden człowiek nie był w stanie jego podnieść, pocieszyć i dodać mu otuchy. Dlatego, że wszyscy inaczej
Inaczej tą sytuację rozumieli, po prostu byli zaślepieni i nie widzieli, w jakim kierunku zdążają. Ale Ty przez tego młodego człowieka, przez usta Jeremiasza przemawiałeś do swojego narodu. Panie, dzisiaj proszę Ciebie, wzbudź Jeremiaszów w Twoim Kościele, aby Słowo Twoje było głoszone w mocy, a w autorytecie Twoim. Halleluja. Aby Twoje Słowo dokonywało Twojego dzieła pośród ludu Twojego. Panie, spraw, abyśmy nie byli obojętni, kiedy mówisz do nas, ale abyśmy zawsze w uniżeniu i w respekcie i w szacunku do Ciebie i do Twojego Słowa poddali się i powiedzieli: Panie, uczynię cokolwiek Ty powiesz. Ty powiedziałeś do Jeremiasza, że on musi się nawrócić. W tej sytuacji, kiedy on właśnie walczył, buntował się w tym wszystkim, kiedy trudności przezwyciężały jego. Dziękujemy Tobie, Panie, że dzisiaj często zwracasz naszą uwagę, że musimy do Ciebie przyjść bliżej, że musimy wszystko zostawić, co jest wokół nas, ale tylko Ciebie się uchwycić i trzymać się mocno, dlatego że Ty nas nigdy nie opuścisz. Ty obiecałeś, że będziesz z nami aż do skończenia świata. I chcemy, Panie, wykonać Twoją wolę. Chcemy być wiernymi Tobie jak Jeremiasz. W imieniu Jezusa spraw, aby moje siostry, moi bracia, włącznie ze mną, abyśmy byli przyjemną wonią Tobie, abyśmy nie tylko rozumieli o powołaniu, nie tylko wiedzieli o Tobie, do czego Ty nas wyposażyłeś, Panie, ale abyśmy byli Tobie poddani w zupełności i do końca. Nie szli na żaden kompromis, ale byli Tobie wiernymi w imieniu Jezusa. Chcę być taką osobą. Chcę być wiernym Twoim sługą. Dopomóż dla mnie, dopomóż dla każdego z nas. Bądź Twoje imię wielkie wśród ludu Twojego. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.